ostatnią niedzielę roku kościelnego serdecznie witam i pozdrawiam z parafii ewangelicko-augsburskiej w Skoczowie. Drodzy, w tą niedzielę, ostatnią niedzielę roku kościelnego, towarzyszą nam słowa z Ewangelii w przekazie ewangelisty Łukasza, gdzie w 12 rozdziale wierszu 35 mamy tak zapisane. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Słowa, przeczytane słowa pochodzą ze wstępu do przypowieści o wiernym i niewiernym słudze i są wezwaniem do czujności i bycia przygotowanym. Nabycie przygotowanym na pewno wskazuje wezwanie: niechaj biodra wasze będą przepasane. Tak mieli być przygotowanymi do drogi Izraelici, którzy mieli opuścić Egipt, niewolę egipską. W Księdze Wyjścia czytamy: tak będziecie go jeść. Będziecie mieli przepasane biodra, sandały na nogach i laskę w ręku. Będziecie go jeść w pośpiechu. To jest Pascha dla Pana. W czasie ostatniego posiłku w Egipcie Izraelici, Hebrajczycy mieli być w pełni gotowymi do wyruszenia w drogę, do opuszczenia kraju niewoli. Z kolei zapalone świece mogą nam się bardzo kojarzyć z przypowieścią o 10 pannach, które miały czuwać oczekując oblubieńca. Na weselną ucztę weszły jedynie te panny, które były odpowiednio przygotowane, które, powiedzmy, czuwały na przyjście owego Pana. To one miały zapas oliwy, to one były w stanie zapalić swoje lampy, kiedy ów oblubieniec nadszedł. Jako chrześcijanie my też mamy być czuwającymi i przygotowanymi. Mamy być czuwającymi na spotkanie z Panem, przygotowanymi na spotkanie z Panem. Z jednej strony, jako Kościół, jesteśmy w nieustannym adwencie, w nieustannym wyczekiwaniu na powtórne przyjście Pana, na powtórne przyjście Zbawiciela, na Jego paruzję. Z drugiej strony, każdy chrześcijanin powinien być też przygotowanym na spotkanie z Panem, gdy Ten zawoła nas do siebie. Niedziela Wieczności przypomina nam o byciu gotowymi, gotowymi do spotkania z Jezusem, gotowymi do spotkania z naszym Bogiem. W kościołach ewangelickich szczególny wymiar niedzieli wieczności, tej ostatniej niedzieli roku kościelnego, szczególny charakter nadał pruski król Fryderyk Wilhelm III. W roku 1816 wydał on dekret, na mocy którego niedziela wieczności miała upamiętniać tych żołnierzy pruskich, którzy polegli w wojnach napoleońskich. Później niedziela ta stała się czasem wspominania wszystkich tych, których Pan odwołał. Odwołał do wieczności. Wszystkich tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. W tej drodze, naszej drodze ku wieczności, niechaj nasze biodra będą przepasane i świece zapalone. Amen. Pozostańcie z Bogiem.